Święty Grzegorz urodził się w roku 335 w Cezarei Kapadockiej. Jego ojciec był retorem w szkole wymowy. Był młodszym bratem świętego Bazylego, którego przypominał zewnętrznym wyglądem. Chrzest przyjął jako młodzieniec. Po ojcu obrał sobie zawód retora i wstąpił w związek małżeński. Po śmierci małżonki poświęcił się ascezie. Za namową świętego Bazylego przyjął święcenia kapłańskie i wstąpił do założonego przez niego klasztoru położonego nad Morzem Czarnym. Stamtąd powołano go w roku 371 na biskupa Nysy w dzisiejszej Turcji. W roku 380 został wybrany metropolitą Sebasty. Grzegorz znany był jako żarliwy kaznodzieja i interpretator Słowa Bożego. Uczestniczył w Soborze Konstantynopolitańskim w roku 381, gdzie był głównym autorem słów uzupełniających nicejski symbol wiary, dotyczący nauki o Duchu Świętym. Sobór ten nazwał Grzegorza filarem Kościoła. Dla potomnych pozostał w pamięci jako człowiek otwarty i miłujący pokój, współczujący biednym i chorym. Był jednym z najwybitniejszych teologów Kościoła Wschodniego. Jego pisma wyróżniają się subtelnością filozoficzną. Od Orygenesa zapożyczył alegoryczną metodę w interpretacji Pisma Świętego. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę pism teologicznych, m.in. ascetycznych i mistycznych oraz komentarzy biblijnych. Papież Święty Pius V zaliczył go do doktorów Kościoła Wschodniego, choć w żadnej oficjalnej liście doktorów Kościoła Grzegorz nie figuruje. Święty Grzegorz z Nysy razem z bratem świętym Bazylim i przyjacielem świętym Grzegorzem z Nazianzu nazywani są ojcami kapadockimi. Zmarł w wieku około 60 lat w dniu 10 stycznia, prawdopodobnie w 395 roku. W ikonografii święty Grzegorz ukazywany jest jako grecki biskup. Trzyma ewangeliarz w lewej ręce, a prawą ma wyciągniętą w geście błogosławieństwa. Zazwyczaj jest przedstawiany ze świętym Bazylim, od którego różni się krótszą brodą i bardziej siwymi włosami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Grzegorza z Nysy, biskupa, jako nauczyciela wiary i opiekuna. Spraw, abyśmy wiernie zachowywali w naszych sercach naukę, którą głosił pod natchnieniem Ducha Świętego i doznawali jego orędownictwa u Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.